to witam was wszystkich z Czarnolesia, formalnie z Zabrzegia. To jest droga ku Bahnhofie. Jak widzicie, jeszcze obstał się śnieg. No, w lesie to on tam zawsze tak nie skorzej wytaj. Jada właśnie w tej bieliźnie termoaktywnej z wełny merino. Testuję ją na rowerze, a rano, że był na skirajdzie na Nowej Osadzie w Wiśle. Film jest na kanale. No i znowu oczywiście jest bez dźwięku, no bo tam na tych nartach, że coś i po pieprzu z kamerą i nacisłeś na wyłączenie mikrofonu i bez też muszę zaś dogrywać ze studia. No, tak, o, tu był lód, który musiał zwolnić, bo szło nieźle pyskiem wyryć. Także trzeba dać pozór, jak jest lód. Tu już jest bliżej tego Bahnhofu, tam idzie Wiślano trasa rowerowo. Nie tam miał jechać, ale widzicie, że są barzoły pierunowe. No, rower i tak był do mycia, więc jeden pierun, ale ja się kieruję w stronę Jeziora Goczałkowickiego, w stronę wału. Zobaczcie, jakie te roztopy, fest były. Ja tu był na skiturach. Szał. Jest też film na kanale. Tak ta druga rozłożona. Słuchajcie, byliśmy w firmie Budimex z panem Jurkiem. Interweniowaliśmy w sprawie znaków wiślanej trasy rowerowej. Tych, które tam zostały pokiereszowane w wyniku przebudowy tej kolei. Ja im pokazał zdjęcia, jakie tam te znaki, konkretnie o co tam chodziło. No, to tak przyjęli, to tak niezbyt. Tak na odezwego amen bych powiedział. Czy oni to odtworzą? Moim zdaniem nie odtworzą, oleją temat po prostu, tym bardziej, że teraz wygrali przetarg, żeby modernizować kolej z Pszczyny na Tychy, z Goczałkowic na Tychy. Tutaj my widzieli, przed chwilą przejechały koleje śląskie do Wisły Głębce. No jakby nie było tak nieskoro, to bych pewnie się pewnie bych tam wsiednął do tego cuda. No, w tej chwili już jadę w stronę tunelu w Czarnolesiu. Tutaj jest taka szutrówka, nie ma tu WTR-ki w tym miejscu, ale też idzie to tu fajnie skrócić. No tu już jest blisko wału, już właściwie wjeżdżam na ten wał, jest to też na skiturach. 3 tygodnie temu już się zaczyna asfalt i tak, żebym nie był pewny do końca, czy tam idą ludzie, okazało się, że ja. Że są ludzie, to jest miejsce jednak kultowe. I tutaj zawsze są ludzie, choćby nie wiem, jaka pogoda była. Chyba by musiało, nie wiem, piorunami walić, żeby tu ludzi nie było. I tutaj wiodła staro WTR-ka, a ta nowo wiedzie tam z prawej strony, po tym błocie. Ponoć kiedyś tam mają zrobić asfalt. Ale to tak jest ponoć kiedyś, nie? Także to nigdy nic nie wiadomo. No fajnie się jechało. Nie miałem jakiegoś konkretnego planu. Niby na ten jarmark z Kuligodnych Świąt do Pszczyny, że miał jechać i faktycznie, że tam pojechał. Teraz zobaczcie, jak to jezioro Goczałkowickie fajnie wygląda. Ja, dobrze się jechało. Nie było wiatru, nic, ciepło było. Ta wełna merino się fajnie sprawdziła. Też na nartach, jak i na rowerze, także wszystko wskazuje na to, że te lunty ze mną zostaną na dłuższy okres czasu i będziemy robić już w nich nasze rajzy. No, to już są Goczałkowice Zdrój. Ja już w tej chwili zjeżdżam z traktu pieszo rowerowego, już w zasadzie wjeżdżam do Pszczyny. I tutaj to się zmienia, już
się rozgałęzie, tam z prawej strony będzie chodnik, a ja muszę przejechać przez drugą na drogę rowerową. I to jest dość fajne rozwiązanie. No tam auto się zatrzymało. Słuchajcie, taki dylemat, że miał, bo jadę na ten jarmark, jadę i się zastanawiam, czy spotką Krasnala, czy świętego Mikołaja. No jak dla mnie święty Mikołaj to był zawsze biskup, miał ta mitra na głowie, pastorał i tak wyglądał, a nie jakiś czerwony Krasnal. No a tu już jest Pszczyna, rondo powstań śląskich. Tam było wcześniej. W ogóle Pszczyna pod względem rowerowym to nas, naszą czechowicką gminę, to bije na łeb. Zobaczcie, jak fajne te ścieżki rowerowe tutaj są porobione. Naprawdę wszystko na wysokim poziomie. No ktoś by narzekał, że jest trochę syf, no ale po zimie, po tych opadach śniegu, to wszędzie jest syf. Tak to czasami bywa. Wiadomo, że trzeba też posuć, nie? Żeby nie było gładko. Jeszcze gdzie nie gdzie ten śnieg jest. Zgarniany taki syf. No ale tak to niestety wygląda. No tutaj jedziemy w rejon rynku i widzimy niestety czerwonego krasnala. Ponoć to jest Mikołaj, za moich czasów był zupełnie inny. Pieruński krasnal, jakiś nadmuchany tu stoi. Widzicie, siada. A my się znajdujemy tuż obok głównej siedziby Plec Intermedia, czyli naszych lokalnych mediów, między innymi Czechow.pl, czy też Plec.pl. No. Z Czechow.pl to ja tam piszą relacje nieraz dla nich z naszych rowerowych rajzów. Zawsze było to fajnie przyjęte i fajnie opublikowane. Tutaj już my są w Parku Pszczyńskim i rozmierzam w kierunku rynku. Taką rundkę, że chcę tutaj zrobił po parku. Miałem zbierać kesze, ale uznałem, że jednak tego nie zrobię, bo już było trochę ani skoro i no i po prostu dużo czasu by to zajęło, a to nie o to chodzi. Kesze będą prawdopodobnie na wiosnę. A widać tu jeszcze ta hołda śniega. Zamek tam z przodu. No, ludzie chodzą, bo właśnie tam ten jarmark był. A tam dość sporo ludzi było. Zawsze to jest jakoś atrakcja. W Pszczynie, w Bielsku się coś działo, a w Czechowicach nuda. Syf kiła i mogiła, że tak powiem. Widać, ludzie łażą. No trochę to do mnie było problematyczne, bo potem, że musiał zleźć z koła i pokludzić. Tu jest rynek. No, na tym rynku tych kramów było dość sporo. Tych roztomajtych budów. Tam widać goj. Stoi ustrojony, ja musiałem zleć z koła, bo sam nie szło jeździć. I tam brzechanie nie rozkutym budom, bo nie było szans tam się w ogóle przedostać. Ale pomysł fajny, jeśli chodzi o ten jarmark, bo naprawdę jest to jakiś zarobek, jest to jakaś nowa tradycja, ale na szczęście czerwonego krasnala tam nie było. I chwała Bogu, bo dla mnie to nie jest żaden Mikołaj, tylko jest to takie robienie idiotów z dziecek. Ja tutaj mamy lodowisko, tam realizowali na szlińcugach. Tak dookoła, żeby się żaden nie ciulnął z innym. Też dobry pomysł to lodowisko. Tutaj jademy kładką, ławą po śląsku.
nad krajową jedynką. To jest też dobry pomysł, taka ława, bo przynajmniej nie trzeba czekać na światło, nie trzeba stać, gdzie fajnie przejechać, ale też widok jakiś tam jest. A powiem wam szczerze, że ta dwupasmówka jest pieruńsko ruchliwa i pieruńsko niebezpieczna. Co niektórzy ją folą, że to jest dobro dla kolorzy, ale ja jestem zupełnie innego zdania. Zresztą widzicie, ile tam jest aut już przy tych światłach. Ja jestem innego zdania, ale ja wolę jeździć takimi bocznymi drogami, aniżeli ciść się na takie, no, takie główne, kajcie, mogą zmiażdżyć. Niestety tak to wygląda. Teraz jedziemy taką, to w Goczałkowicach, taką nową drogą. Wcześniej to był taki chodniczek koło tej krajowej jedynki, taki troszkę błotnisty. Widać, jest zrobiono asfaltowo druga i ona tam idzie aż ku tym światłom w Goczałkowicach. Taki dziewiczy teren trochę. Widać, że strumy są posadzone po prawej stronie, także no, będzie cień, ale to dopiero za porę nościoroków. To już Goczałkowice Zdrój, uzdrowisko. To jest staro druga na Katowice, słuchajcie. Ona kiedyś miała taką kostkę brukową. No, jak tam koniczkami jeździli, no to mieli to dobre, nie? Auta wtedy nie jeździły. Jakby chyba ich po prostu nie było. Troszkę się nam zaćmiło już. Ja dojeżdżam do granicy. No, Goczałkowic Zdroju i Czechowic Dziedzic, czyli Prus i Austrii. I tu jest temat trochę utrudniony, bo ten śnieg, co spod w listopadzie, nam sprawę z tymi słupkami mocno rozpieprzył, że tak się wyrażę, bo no nie ma szans, żeby szukać słupków, jak jest śnieg, nie? Poza tym, jak jest śnieg, to jadę na ski rajzy. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze się nam uda wrócić do tych słupków na wiosnę, kiedy ten śnieg będzie leżał, śnieg, krzoki wszystkie będą leżeć i będzie to w miarę ok, dostępne. Musiałem już tutaj różnych lampach, bo już cima było. To już Czechowice, Gielice. Zaraz wjadę do centrum miasta. Tam pojadę właśnie tą ścieżką rowerową przy ulicy Trałuta. Tak było tyle haiło tę ścieżkę, że ona jest źle zrobiona, że tam trzeba ją zmienić, najlepiej przenieść na drugą stronę. Ciekawe, jak kto by to chciał zrobić. Tam widziałem już ustrojone okna od bloków. Komercja jak pierun. Bo ja wam powiem, że te święta, te godni święta, to one już nie są takie jak kiedyś. Teraz ludzie to wariują niesamowicie, jak ja już widzę te rozmaite goje postrojone w połowie listopada, to po prostu te święta się robią już takie obrzydnięte. Mnie już to po prostu zmierzło i w zasadzie chciałbym, żeby to się jak najszybciej już skończyło. Bo dla ludzi to jest chyba ważniejsze jakieś tam choinki, bańki, nie wiem, imprezy czy coś takiego, a tak ten motyw religijny, a to przecież są narodziny Chrystusa. I to taki, w ogóle o tym się nie godzę, o tych betlejkach czy tego typu rzeczach. Najważniejsze są, żeby się tam wolne było, żeby się nażreć albo gorzoły napić jeszcze przy stole, a to niekiedy się jeszcze powadzą. No tutaj już mamy dekoracja świąteczna w Czechowicach Dziedzicach, niedaleko banku. I tutaj żeś miał problem, bo chciałeś iść do
Szparkasa je w środku w budynku i wjechał ich po prostu z rowerem do budynku. No bo tutaj by mi po prostu gwizdli, a nie było go też kaj przypnąć. Taki oto niestety problem tam jest. Mam nadzieję, że tam nie będą mieli nic za złe, żeby tam tutaj szparkasy wjechał z tym rowerem. Tutaj my już są na rynku w Czechowicach, tam widać właśnie Betlejka, chociaż jedne miasto, kiedy po prostu poszło po rozum do głowy i skupiło się na tym, co najważniejsze przy tych świętach, a nie przy jakichś takich pierdołach. Jest Betlejka, fajnie zrobiono. Także tutaj ukłony w stronę władz miasta, bo takie dekoracje powinny być, a nie jakieś tam krasnale. Tutaj mamy goj ustrojony na środku ronda. No trochę nie trafiłem, bo jak kiedy pojedzie rozpędzony, to tego goja może przestawić. Ciepło było, fajnie się jechało. O, tutaj po lewej stronie ten szary budynek, to mamy właśnie serwis rowerowy KMU. Rower serwisowany. Bardzo fajnie go ten pan zrobił i powiem wam szczerze, że już tam będę jeździł do niego, a nie do Hybiotyka. Bo tutaj raz, że mam bliżej, a dwa też mam jak dojechać, bo jeżdżą autobusy od nas. Także nie ma to taki problematyczny, a do Hybiotyka to raczej mało prawdopodobne, żeby czymkolwiek zajechać, jedynie cugiem. Tutaj mamy ulica Niepodległości. Dawniej się nazywała Bolesława Bieruta. No a ja już tu jadę w kierunku Ligoty. Tą drogą tutaj żeś podziwiał trochę te dekoracje świąteczne w centrum miasta tylko i wyłącznie. No bo oszczędności. Jak do mnie, to tego nie musi być w ogóle. No ale chcieli zrobić jakiś klimat, no to chociaż tyle się im udało. No tutaj już, ale to prywatny teren tam był. Kaj tych świateł i ten krasnal czerwony też tam był. Tam zresztą sprzedują. Roztomajte goje na godni święta, bo godni święta to jest śląskie Boże Narodzenie. Ja skręcam w stronę takiej dróżki, to jest rejon starej gminy. No, kto mieszkał w naszej okolicy, no to wie, o co chodzi. Nie? Tutaj jadę taką dróżką, to tam niedawno zrobili. No, parę roków temu. Ale fajna miejscowa, fajnie się tam jeździ po prostu. Tylko, że szkoda, że akurat tu w tym miejscu nie ma lampów i baba szła bez jakichkolwiek odblasków, bez niczego i ją dopiero w ostatniej chwili uwidział. W tym momencie pamiętam, że Godołek przy jakże wjechał do wyłączonego mikrofonu oczywiście, że to jedna z ostatnich rajdów w tym sezonie. No, niestety tak i nie wiadomo jaki to tam teraz będzie, bo teraz każdy rajza może się okazać tym ostatnią. Jest plan, żeby jechać w Sylwestra, zakończyć ten sezon, ale generalnie rzecz biorąc sezon nie był zły. Przede wszystkim najlepszy akcent tego sezonu to mój udział w Tour de Silesia i zdobycie medalu. A taki najgorszy to bym powiedział, że właśnie to zderzenie z tym autem w Pieninach na terenie Słowacji. Także cieszę się, że to się tak skończyło i nie było żadnych jakichś poważnych konsekwencji. No i sezon przede wszystkim zdominowany przez geocaching, przez open caching, przez szukanie cache i przyszły sezon też taki będzie, bo to jest zawsze jakiś fajne taki urozmaicenie. Może jest to trochę czasochłonne, ale zawsze to jakoś atrakcja jest.
poszukiwanie tych kreśli. A i też idzie fajnych ludzi poznać, bo już mi się to nieraz zdarzyło, że się spotyka inne osoby, które szukają tych kreśli, tych skrytek i mają podobny cel w zasadzie, żeby to wszystko znaleźć. W tej chwili jest to już w Ligocie, konkretnie w Miliardowicach. Zobaczcie, właśnie te światła, to wszystko, taki przepych, taka komercja, ja tego nie cierpię. Może światła są fajne, ale co to ma wspólnego ze świętami? No nic. To jest typowo komercja. Ludzie już tak powariowali na tym punkcie, że szkoda go dać. Nie godzę, ja też mam przy chałupie światła, ale na choince. Czyli na goju. Jak to się po śląsku godzę, nie? Ale żeby jakieś tam dachy oświetlać, czy coś takiego po chałupach, te światła wieszać, to jest takie robienie z chałupy hipermarketu dosłownie. Co niektórzy mają to nawet cały rok. W sumie nie opłaci się to ściepować, ale co to ma jakikolwiek związek z godnymi świętami? Nie rozumiem tego. Taką straszną komercję. Mnie się osobiście te święta, jakie są teraz obchodzone, to mnie się to nie podoba. Ja wolę to, jak było kiedyś, to człowiek czekał na te święta. A tak, jak już mąż w połowie listopada goje ustrojone, no to się zmierznie dosłownie, tak jak powiedział. To jest nienormalne. No ale takie zachodnie obyczaje do nas przyszły, że z Mikołaja zrobili czerwonego krasnala. Ja jak zwrócił uwagę, bo był też jarmark właśnie w Ligocie u nas, ja zwrócił uwagę, że zamiast Mikołaja jest czerwony krasnal, to tam takie oburzenie było i w końcu wyszło na to, że ją muszę sum na przyszły rok przebrać za tego Mikołaja biskupa z pastorałem ornatym i mitrą. Tak jak to kiedyś bywało. A oni wszyscy ulegli już tej komercji, tej reklamie wymyślonej przez Coca-Colę. Bo to Coca-Cola wymyśliła tego pseudo Mikołaja, czyli krasnala. I powiem wam szczerze, że cieszę się, że w domie te Mikołaje nie chodzą, bo chyba bym zasadził kopę w dupę. Tak trochę mocno, że teraz pojechał, ale zawsze lubię powiedzieć to, co myślę. Tu zjeżdżam już w ulicę ku kościele i będziemy kończyć już pomału ta rejza. No. Przez moje niedopatrzenie niestety wyłączony mikrofon jest godał i się nic nie nagrało z tego godania. Więc mam nadzieję, że to dogrywanie tego komentarza ze studia w Kiesi, że też tak robił, nie będzie takie złe. Tutaj wjeżdżam na parking kościelny. Trzecia niedziela Adwentu to była niedziela radości. Także radość była, bo była i ski rajzą, i rajza rowerową, i testy. Wełny merino. Ubrania. Także wyszło to wszystko naprawdę fantastycznie. Mamy nadzieję, że już niebawem zaś wrócimy na narty. No i ta sylwestrowa rajda się uda i podsumujemy ten sezon rowerowy. Kiedy co? No niestety się już kończy, a szkoda. Ale tak to już wszystko przeleciało przez rower umyty w Zabrzegu na Myjni, koło Spara. A mnie nie pozostaje już nic innego, jak tylko
powiedzieć, bo o właśnie, to jest ta wełna na lino, nie widać tego za bardzo z Brubeka, ale spisała się naprawdę fantastycznie. No cóż, cóż powiedzieć, no kończymy ta dzisiejsza rajza. Fajny dzień, naprawdę wszystko było fajnie, tradycyjnie w ogóle. Trzymcie się i do zaś.